Jesteśmy już, tak? Dobrze. Tak. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy znaleźli czas, żeby dzisiaj wieczorem posłuchać o czymś takim jak kłamstwo klimatyczne i będziemy rozmawiać, nasza rozmowa z moimi wspaniałymi gośćmi i gościniami będzie się kręcić wokół filmu o kłamstwie klimatycznym. Oryginalny tytuł tego filmu to Campaign Against the Climate. Jest to duński film i możecie go zobaczyć już na platformie vodmdag.pl. To skrót o Millennium Dogs Against Gravity. A moimi gośćmi, będę mówić po kolei, tak jak was widzę tutaj na Zoomie, są dzisiaj Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka prasowa WWF Polska. Cześć, Dzień Kasiu. Dobry, witam Aniu, witam Państwa. Piotr Cigler ze Śląskiego Ruchu Klimatycznego. Cześć, dobry Piotrek. Wieczór. Dobry wieczór. Profesor Szymon Malinowski. Nie wiem, czy muszę pana profesora jakoś specjalnie przedstawiać, ale powiem, że pan profesor jest fizykiem atmosfery, a także specjalistą od opadów i chmur i również przedstawicielem nauki o klimacie. Dobry wieczór. Nie słychać pana, czy ja, musi się pan odłączyć, podłączyć. Tak, no? Dobry wieczór. A, dobry wieczór. Nie szkodzi. Zamyśliłam się, tak. Ja też się mocno zamyśliłam, zwłaszcza po tym filmie, ale już zaraz do tego wrócimy. I Katarzyna Guzek, Kasia jest rzeczniczką prasową Greenpeace Polska. Cześć, Kasia. Dobry wieczór, cześć. No to otwieram dyskusję i oczywiście chciałabym bardzo zacząć od pana profesora. Takim pytaniem, może bardziej refleksją. Jak pan słyszy po raz milionowy już, że klimat się zawsze zmieniał i będzie się zmieniał, to co pan sobie myśli? Jakby ostatnio taki dziennikarz polski, nie będę mu robić reklamy, powiedział, że nie ma globalnego ocieplenia, bo jest śnieg i w zasadzie nie ma śladu po globalnym ociepleniu, to co by pan powiedział? To znaczy, klimat się zawsze zmieniał i będzie się zmieniał i to jest zdanie prawdziwe, tylko mało istotne w sensie aktualnego globalnego ocieplenia. Oczywiście kwestia stwierdzenia, że nie ma ocieplenia, bo pada śnieg, no to jest kompletna bzdura i strasznie dużo mamy tych bzdur w życiu publicznym i w pewnym sensie film, o którym mówimy, pokazuje, jak łatwo jest te bzdury i te nieprawdziwe informacje przekazywać opinii publicznej i ją przekonywać do tego. No właśnie, a jeszcze ktoś ma jakieś refleksje na ten temat a propos tego, że klimat się zawsze zmieniał i będzie się zmieniał? Chcecie coś dodać do tego? Kasia? No to może ja, no bo to jest taka wiedza, której się uczyliśmy w podstawówce i ja rozumiem, że możemy nie pamiętać takich rzeczy z podstawówki, takich różnic pomiędzy pogodą, a tym, czym jest pogoda, a tym, czym jest klimat, ale tak naprawdę to nie jest jakaś bardzo głęboka wiedza. Nie trzeba być profesorem Szymonem Malinowskim, żeby mieć tego świadomość. Wystarczy taka podstawowa wiedza ze szkoły. Być może akurat ten konkretny dziennikarz nie uważał na lekcjach, być może nie ma ochoty się dokształcać, albo o tym pewnie będziemy mówić jeszcze więcej. Być może ma w tym jakiś interes, żeby mówić takie rzeczy, które są niezgodne z obecnym stanem wiedzy naukowej. Ja jeszcze może powiem, że ten film, słuchajcie, jest takim bardzo ważnym elementem, bo on jest taką szczepionką trochę na to, jak przyjmować komunikaty, które dochodzą z mediów. I on analizuje sytuację w Stanach Zjednoczonych w latach 80., 90. i niestety jest tak, że my w Polsce tak naprawdę tą dyskusję sprzed 20 lat to jeszcze po części toczymy na naszych mediach i to jest przerażające, więc to, co powiedziała Kasia Guzek, jaka jest różnica między klimatem a pogodą. Ja sama takie pytania jeszcze słyszę w studiu. Ostatnio sobie ukułam takie powiedzenie, że pogoda to jest takie zjawisko, które nam mówi, czy podlewać truskawki, a klimat, kiedy te truskawki sadzić, znaczy czy te truskawki w ogóle sadzić. I stwierdziłam, że może to jest taka prosta jakaś refleksja na temat tej różnicy. Natomiast film jest szokujący, bo on mówi o tym, że bardzo łatwo jest zmanipulować opinią publiczną,
Wystarczy, że jest jedna bardzo mocna grupa interesu, również bardzo bogata, bo tutaj pieniądze są zawsze tym znaczącym czynnikiem, żeby narzucić narrację. I niestety to nie jest tak, że ta prawda w końcu się obroni, bo ona nawet jak się obroni, to często jest po prostu już za późno i to jest dla nas bardzo smutna konstatacja. Ja mam nadzieję, że my obejrzymy ten film, wszyscy z Państwa obejrzą ten film, czy obejrzeli już tak dokładnie i spróbują zastanowić się, czy już tą szczepionkę pod skórą na różne kłamstwa i manipulacje mają. To jest w ogóle bardzo ciekawe, Kasia, co mówisz. Ja obejrzałam ten film 2 razy i za każdym razem otwierałam coraz szerzej oczy i nie mogłam uwierzyć, że w zasadzie jest to tak proste, że ten przepis na kłamstwo klimatyczne, tak potężne w zasadzie, jest aż tak bardzo prosty. Czyli film zaczyna się w zasadzie od tego, że przedstawiciel NASA przedstawia absolutnie niezbite dowody na to, że globalne ocieplenie... Nie od klimatu. Dokładnie tak. I dokładnie w tym samym czasie zaczyna się to kwestionować i zaczyna się zaprzęgać w to, tak jak powiedziałaś, bardzo duże ilości pieniędzy, ale też naukowców, powiedzmy może niektórych, jak się okazuje później wszystkich, którzy nie mieli, zupełnie nie są klimatologami i nie są od nauki o klimacie. Do tego dochodzi jakaś deklaracja z Lipska, którą też podpisuje iluś tam naukowców. I to wszystko robi się po to, żeby po prostu udowodnić swoją tezę, która oczywiście mówi o tym, że te zmiany klimatu są, ale zawsze były, więc w sumie nie przejmujmy się tak bardzo tym wszystkim po to, żeby nadal wydobywać nieskończone ilości ropy i jakby wytwarzać te emisje. Co ciekawe, firma ExxonMobil już wtedy, dokładnie w tym samym czasie, zleciła te badania wewnętrzne w swojej firmie i już od tamtej pory o tym wiedziała, a mimo to postanowiła jakby wprowadzić w ruch tą całą machinę i wydać, ja sobie to zanotowałam, ja mam niezbyt dobrą pamięć do liczb, ale w przeciągu tam chyba 10 czy 12 lat około 12 miliardów złotych na tą kampanię. Do tego doszły najlepsze uczelnie, czyli Berkeley, Harvard, które były również sponsorowane przez to lobby, znaczy przez to lobby, przez tą branżę. No i co? I pojawia się dwóch bardzo, bardzo ciekawych typów, to znaczy sprzedawca i PR-owiec, i to jest dla mnie też mega ciekawy wątek, bo oni obaj mówią, jak język nauki nie wytrzymuje też ich argumentów, znaczy może nie język nauki, naukowcy, nawet również ta naukowczyni, która się zajmuje tymi kłamstwami klimatycznymi w pewnym momencie mówi, że nie chcę tu obrażać moich kolegów, ale naukowcy nie do końca, no nie mają takiego języka jak PR-owcy czy marketingowcy, nie potrafią dobrze sprzedać tych zmian klimatu, a tutaj rzeczywiście widzimy czarno na białym, jaka jest ten cały mechanizm, jak zarzuca się na przykład argumentami z raportów, które mogą nie istnieć i ten naukowiec w pewnym momencie już w ogóle nie wie co powiedzieć, bo po prostu szeroko otwiera oczy i w zasadzie już brak mu w pewnym momencie argumentów, bo nie może uwierzyć w to, jakie bzdury czyta. Widzę, że każdy chce coś na ten temat powiedzieć. Kasia Guzek, pierwsza była. Tak, i rzeczywiście Natalia Oreskes tam mówi w pewnym momencie, trochę mówiąc o tym, że oczywiście dostanie potem po uszach za to, że krytykuje środowisko naukowe. Natalia Oreskes jest wspaniałą naukowczynią, która też przyczyniła się do tego, że narracja klimatyczna cały czas się buduje i my się też cały czas uczymy, jak mówić o klimacie, jak o kryzysie klimatycznym. Natomiast niewątpliwie jest tak, że świat nauki dla wielu z nas, w tym dla mnie też, bardzo często jest bardzo trudny do zrozumienia. Język naukowy, język, którym posługuje się Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu w swoich raportach, które też są bardzo skomplikowane. One muszą być takie, bo są taką esencją wiedzy naukowej. Ona jest, ta wiedza naukowa jest w trudny sposób przekazywalna dalej, czyli bez osób, które są w stanie stworzyć narrację, opowiedzieć to w taki, to co dzieje się z klimatem w sposób taki bardziej potoczny. Tutaj od razu ogromne słowa uznania i ukłony dla nauki o klimacie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mówili o tym, co nauka o klimacie robi, propagując wiedzę o klimacie i obalając mity klimatyczne.
to tak naprawdę bez takich osób, bez takich narzędzi, bez skupienia się na tym, żeby wydestylować kilka rzeczy i opowiedzieć je w sposób zrozumiały, no to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe dotarcie do serc i do umysłów ludzi, a przez to wywołanie tej zmiany, o którą nam chodzi. Bo akurat tutaj wszyscy, jak jesteśmy, bierzemy udział w tej debacie, to każdy z nas i każda z nas, my działamy na rzecz zatrzymania najbardziej katastrofalnych skutków zmiany klimatu. I dla nas to też było ogromne zadanie, nauczyć się mówić o tym, czego my tak naprawdę potrzebujemy. I tutaj niewątpliwie ogromną rolę odegrał, znaczy takim przełomowym rokiem to był rok 2018, kiedy został opublikowany specjalny raport wspomnianego już przeze mnie Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu, który mówił o tym, co tak naprawdę oznacza przekroczenie granicy 1,5 stopnia Celsjusza, czyli co się stanie, jeżeli średnia globalna temperatura na świecie podniesie się o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza, ale też dał nam wszystkim wiedzę na temat tego, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, żeby tej katastrofy klimatycznej uniknąć. I to był raport przygotowany też dla polityków, którzy podejmują decyzje. I tutaj też z ogromną pomocą przyszła Greta Thunberg, która zaczęła tłumaczyć też ten język naukowy na taki bardzo ludzki, prosty, bardziej zrozumiały język. Ale oczywiście to by się nie wydarzyło, też sama Greta nie pojawiłaby się, gdyby już nie ogromna praca, która została wykonana przez naukowców i naukowczynie na całym świecie, to, że nauka zaczęła też korzystać z tych narzędzi i możliwości, które daje tworzenie narracji, po prostu tworzenie, budowanie narracji i tworzenie opowieści. To w takim razie teraz profesor Szymon Malinowski, bo wiem, że też chce tutaj coś dodać. Tak, no ja chciałem powiedzieć, że tak, to wszystko dotyczy klimatu, ale nie tylko klimatu i te mechanizmy manipulacji bez przerwy istnieją i odnoszą swoje skutki. Dla mnie ten film od strony merytorycznej, tam nie było ani jednego zdania, o którym po prostu nie wiedziałbym dobrze wcześniej, od lat. Mamy swoich polskich właśnie kłamców klimatycznych. Mamy sytuację, która poniekąd przypomina to, co jest przedstawione w tamtym filmie, jak, że tak powiem, wnioski z badania pewnej katastrofy jednak w zupełnie inny sposób dotarły do opinii publicznej i jak wielkie zmiany spowodowały. I to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że my jesteśmy w tej chwili strasznie mało odporni. Zawsze byliśmy mało odporni na zalew nadmiarem informacji i dezinformacją. Człowiek jest tak skonstruowany, że wybiera sobie z tego zalewu to, co mu odpowiada, to, co mu się najbardziej udaje, co uważa za odpowiednie i zgodne ze swoimi poglądami. No i teraz środki, które rozwinęły się, także ten środek, przez który w tej chwili się komunikujemy, bardzo utrudniają filtrowanie informacji. I nawet jak obejrzeliśmy ten film o kłamcach klimatycznych i nawet jeśli ukazał się ten raport IPCC z 2018 roku, to nadal ci kłamcy klimatyczni, a także osoby, które działają nawet w dobrej wierze, ale są przekonane co do prawdziwości tego, co stoi za tymi kłamstwami, odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę w komunikacji publicznej. Ja nie bardzo wiem, co z tym zrobić i jak sobie z tym radzić, ale jakoś musimy. To Piotr, bo się zgłaszałeś też. Jak ty byś chciał to skomentować? To znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że film, który mogliśmy zobaczyć, albo czy Państwo zobaczą, czy już widzieli, pokazuje, jaki mamy społeczny problem z weryfikacją informacji. Że my tak naprawdę nie potrafimy, nie chcemy, nie umiemy weryfikować informacji, które do nas docierają. No i przez to, to jest główne zadanie, myślę, dla
edukacji takiej społecznej, żeby skoro mamy dostęp do, internet daje nam dostęp do wszelakiej wiedzy, my po prostu musimy się nauczyć weryfikować, czy to, co jest zawarte w danym opisie jest prawdą, faktem czy fake newsem. Fake news, ten film pokazuje, że fake newsy to nie jest nic nowego. Były od zawsze, były troszeczkę jakieś większe sito było przez to, że były one pokazywane w telewizji, a nie w internecie. W internecie można opublikować wszystko. No ale mimo to po prostu bez weryfikacji informacji zostały one opublikowane i w ten sposób cofnęliśmy się przynajmniej o 30 lat w naszej walce z kryzysem klimatycznym. To jest przerażające, a mówiąc o Exxonie i właściwie o mocodawcach tych panów, którzy są przedstawieni w tym filmie, powinniśmy tak naprawdę powiedzieć, że powinni oni zostać postawieni przed sądem za zbrodnie przeciwko ludzkości. Nazywajmy rzeczy po imieniu, a kłamstwo klimatyczne w mojej ocenie powinno być ścigane prawnie, tak samo jak kłamstwo oświęcimskie. No i na takiej zasadzie powinniśmy działać. No właśnie tutaj mamy problem, tutaj mamy problem do czynienia z czymś dużo większym niż fake news. To jest rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jakby szeroko zakrojona kampania, która cofnęła nas, czy zatrzymała w dyskusji o klimacie na prawie 30 lat. Tam po tym raporcie Jamesa Hansena z NASA wypowiada się później George W. Bush i Margaret Thatcher, że mamy problem, że jakby globalne ocieplenie jest problemem i później ten temat znika z globalnej wokandy. Kasiu, chciałabyś coś dodać? No tak, no zobaczmy, że w 2002 roku z kolei David King mówił o tym, że katastrofa klimatyczna i w ogóle zmiana klimatu jest większym zagrożeniem niż terroryzm i pociągnęła już za sobą więcej ofiar, to rzeczywiście ten kaliber jest dużo większy niż jakiś fake news. Nawet trudno to porównać z tą sytuacją, chociaż trochę mi się to nasuwa, ta sytuacja z koncernów tytoniowych, które przez wiele lat też ukrywały, że tytoń szkodzi zdrowiu. Wręcz przeciwnie, pojawiały się właśnie raporty, które mówiły, że jest do pewnego stopnia tytoń dla zdrowia w porządku. Potem musiały zapłacić gigantyczne odszkodowania wszystkim tym, którzy po prostu wystąpili w ramach pozwu zbiorowego. Bardzo trudno jest, tak odnosząc się do tego, co mówił Piotr, odsiać informacje, bo żyjemy w świecie tak naprawdę bez autorytetów. Polska jest krajem, w którym autorytety się depcze na potęgę i naukowe, i jeśli chodzi o życie publiczne. No już nawet już trudno znaleźć kogoś, kto mógłby nieść informacje i być autorytetem dla całości polskiego społeczeństwa. I nie jesteśmy tutaj odosobnieni w tym, bo podobnie się stało tak naprawdę w całym świecie. Ten napływ populistów sprawił, że zdeptano dobre imię nie tylko ludzi, ale wielu instytucji. A z drugiej strony właśnie firmy paliwowe fantastycznie się podpierały autorytetem tych uczelni, o których Aniu wspomniałaś. I to też jest tak, że dobrze sobie zdawali sprawę z tego, że muszą się ukryć za plecami niektórych naukowców po to, żeby im ludzie w pewne rzeczy uwierzyli. I tutaj znowu taki wrzutka jeszcze w stronę mediów, bo media z jednej strony nie weryfikowały tego, czy ktoś przychodzący jest naukowcem, czy nie. Na przykład dużo się pojawiam w mediach, nigdy nie mówię, że jestem naukowcem, mówię, że jestem po prostu dziennikarzem. No prędzej mi bliżej do tego piarowca niż do naukowca. I to jest coś oczywistego. Dziennikarze powinni takie rzeczy mówić jasno, ale powinni też jeszcze jedna rzecz mówić. Powinni mówić o tym, że jak ktoś przychodzi, to przychodzi skądś. I jeżeli przychodzi z jakiejś firmy, jest to firma paliwowa i wygłasza jakieś tezy, to ten widz powinien być świadomy, przez jaki filtr powinien przefiltrować tą informację. A dziennikarze bardzo często tego nie mówią. Proszę zobaczcie, jak często na przykład sadzają polityków, którzy mówią o klimacie, a przecież politycy mówią o klimacie w taki sposób, żeby często uzasadnić swoje decyzje bądź źle prowadzoną politykę w konkretnym państwie, więc też odsuwają nas od prawdy. I jeszcze jedna może refleksja odnośnie odbiorcy, bo mówiliśmy o nadawcy, o mediach, tym przekaźniku, to jeszcze o odbiorcy. Odbiorca nie chce przyjmować trudnych prawd, takich jak to, że zbliża się katastrofa klimatyczna. W takich sytuacjach pojawia się mechanizm zaprzeczenia, pojawia się złość, pojawia się odrzucenie tej informacji i na takim gruncie jest po prostu bardzo łatwo, szczególnie w tych bańkach teraz internetowych, zasiać u ludzi wątpliwość tak naprawdę na każdy temat. No i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy tych tematów jest więcej.
jest takie okno czasu, kiedy możemy na przykład przepchnąć Europejski Zielony Ład tak, żeby zbudować nowy świat, lepszy, ale to się nie musi udać, bo jest wielu, którzy tego nie chcą. To jest moment, kiedy trzeba walczyć o różnorodność biologiczną, to jest moment, kiedy trzeba walczyć z kryzysem wodnym czy z kryzysem uchodźczym. No i jeżeli nie wyciągniemy lekcji, to za chwilę będziemy mieli kolejne ogromne, a właściwie już mamy kryzysy, które dotkną ludzi, nie tylko przyrody, ale przede wszystkim ludzi, którzy są tej przyrody częścią. Ty powiedziałaś, Kasiu, ważną rzecz, zaraz oddam głos panu profesorowi. W tym filmie jest taki fragment, jak ten sprzedawca na zlecenie ExxonMobil działający mówi, że pada pytanie z OFU, czy pan jest naukowcem? On mówi, nie, nie jestem, ale zachowuję się jak naukowiec, czy wypowiadam się jako naukowiec, jeżeli zachodzi taka potrzeba. To było dla mnie szokujące, że można to powiedzieć publicznie, podać swoje imię i nazwisko i nagrać, no, być postacią w filmie, prawda? Więc to, znaczy postacią, być sobą i powiedzieć to po prostu w filmie, który zobaczy ileś set tysięcy, mam nadzieję, że więcej niż set tysięcy, a milionów ludzi, więc to bardzo ciekawe. Tak mi się wydawało, że ten film był też, nie wiem, trochę taką spowiedzią na pewno niektórych tych ludzi, którzy tam wystąpili po latach i powiedzieli, że jednak się mylili, a jednocześnie dalej takim pójściem w zaparte, że jednak nie, że w zasadzie no, to nadal jest z siebie zadowolony. To było dla mnie naprawdę... Moją drogą, naukowcy nie przyznali się, że się mylili ci, którzy też promowali pewne tezy. Tak, nie, też prawda. Nie zajmowali się klimatem, ale no jakby podpierali się autorytetem naukowym. To też jest po prostu bardzo smutne. Tak, plus wiele podmiotów tam przywołanych po prostu odmówiło jakiegokolwiek komentarza, również wspomniane uczelnie, co też było dla mnie no, dosyć ciekawe i wydaje mi się, że jak nie masz nic do ukrycia, no to jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego pozwalałeś, no, dlaczego po prostu te pieniądze, dlaczego Harvard czy Berkeley czy Stanford tam przywołany nie mogłyby powiedzieć, na co te pieniądze tak naprawdę poszły, więc to tym bardziej rodzi jeszcze dodatkowe pytania i wątpliwości i jakieś takie domysły, które się gdzieś tam pojawiają. Panie profesorze, pan chciał coś dopowiedzieć jeszcze. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, ciągle używacie tego pojęcia naukowcy i naukowcy. Naukowcy to też ludzie, tacy sami jak dziennikarze, tacy sami jak rzecznicy prasowi, tacy sami jak działacze organizacji pozarządowych. Tu nie chodzi o naukowców, tu chodzi o wiedzę i o naukę. I mamy w tej chwili taką sytuację, że dzięki internetowi w zasadzie weryfikacja wszystkich tych takich fundamentalnych informacji jest tak prosta jak nigdy dotąd. Mhm. Jest tak prosta jak nigdy dotąd. Naprawdę jest szalenie prosta. Jedynym problemem są algorytmy w wyszukiwarce Google'a, w Facebooku i tak dalej, które kreują te bąble informacyjne i odsyłają nas nie do informacji. Trzeba umieć zadać pytanie. I teraz nie mówmy o naukowcach, mówmy o dobrze uzasadnionym i sprawdzalnym stanowisku nauki. I problem jest w tym, że my po pierwsze nie bardzo chcemy zadawać te pytania, bo tak jak pani Katarzyna powiedziała, jest wyparcie, że wolimy, że tak powiem, szukać odpowiedzi tam, gdzie nam najbardziej wygodnie, najbardziej po drodze. Więc mamy preferencje, mamy brak umiejętności i to w zasadzie zupełnie wystarczy. Brak umiejętności plus szukanie odpowiedzi tam, gdzie się jej chce znaleźć, kompletnie załatwia sprawę. I teraz naukowcy są tak samo jak inni ludzie. Mamy przedstawionych, mieliśmy w filmie naukowców, prawda, którzy, że tak powiem, występowali jako ci kłamcy klimatyczni. I byli tym kłamcami klimatycznymi. Naukowcy to tylko ludzie. Nie mówmy naukowcy, mówmy nauka, mówmy ustalenie nauki, mówmy potwierdzona wiedza i informacja i tego szukajmy. Tego szukajmy i na tym się opierajmy. Bardzo proszę. Ja od razu wspomnę, bo muszę o tym powiedzieć, o wspaniałej publikacji, która ostatnio wyszła i pan maczał w tym palce również, o tym klimatycznym ABC. Jeżeli mamy wątpliwości, to możemy się odwołać chociażby do takich najświeższych źródeł, które cały czas powstają. Ja muszę tylko powiedzieć a propos tych pytań i zadawania odpowiednich pytań, że wszyscy, którzy oglądacie tą dyskusję, możecie cały czas zadawać pytania naszym gościom i gościniom, a ja postaram się to wszystko wpleść w tą rozmowę. To jak, powiedzcie mi, weryfikować te
te kłamstwa klimatyczne. Gdzie sprawdzać? Gdzie wy sprawdzacie jako zawodowcy? Kasia się zgłasza, Guzek. Tak, bo ja tu będę jeszcze pewnie kilka razy powtarzać. Ja na przykład jak nie jestem pewna, to pierwszą stroną, do której sięgam, to jest Nauka o Klimacie. naukaoklimacie.pl, bardzo prosty adres do zapamiętania. I to jest bardzo ciekawa strona, ponieważ jest prowadzona przez osoby, które są naukowczyniami i naukowcami albo są związane bardzo, bardzo blisko ze światem nauki. I o tyle ciekawa jest ta strona, że ja próbowałam ostatnio nawet szukać, to jest strona, która, na której można znaleźć różne takie nowe informacje dotyczące klimatu, ale tam jest bardzo ciekawy dział, który się nazywa Mity Klimatyczne. I osoby, które tam pracują, czy też prowadzą portal i są w Radzie Naukowej, obalają te mity klimatyczne, korzystając właśnie z wiedzy naukowej. I od dawna, bo oczywiście my mity klimatyczne, te osoby, które pracują albo w organizacjach pozarządowych, albo prowadzą kampanie na rzecz ochrony klimatu, no to często się stykają z różnymi mitami klimatycznymi. I ciekawa rzecz jest taka, że ja już od dawna nie słyszałam żadnego nowego mitu klimatycznego. My nawet już mamy takie, tak czasem, jak jesteśmy w dobrym humorze, to tak sobie myślimy, o, dobrze by było, gdyby ktoś w końcu wymyślił jakiś nowy mit klimatyczny, który można by było rozebrać na części, poszukać w źródłach i go w jakiś sposób, ten mit odczarować, albo go po prostu obalić. Ale już od dawna się nie pojawiają takie nowe mity. I to jest, myślę, że to jest taka ciekawostka, że praktycznie na wszystkie pytania, czy też wszystkie mity, wyszukiwarka Nauki o Klimacie ma już odpowiedź, więc to jest dość ciekawe, że tak to właśnie działa. Tak, a jeszcze wracając do samych mitów klimatycznych, bo tu akurat pytanie było, gdzie my szukamy. Dobrze, może ja się tutaj na razie zatrzymam. Więc ja szukam informacji na Nauce o Klimacie. Kasia Karpaś-Fiderek chce też coś powiedzieć. Gdzie szukasz, gdzie sobie weryfikujesz różne mity klimatyczne albo właśnie kłamstwa i jakieś greenwashingowe rzeczy? Znaczy, ja się przyzwyczaiłam do tego, że staram się przebrnąć przez niektóre raporty, nawet napisane trudnym językiem, ale znajdujące się chociażby na stronie IPCC. Każdy taki dobry naukowy raport ma też skrót, który naprawdę mówi jakby o clue tematu. Bardzo fajnym źródłem jest też na przykład źródło IPBES, tak? Czyli to też taki panel do spraw z kolei bioróżnorodności. Możemy się tam dowiedzieć tego, chociażby jest taki ostatni raport, jak pandemia COVID-19 była warunkowana przez to, w jaki sposób zachowywali się ludzie. I mity klimatyczne, o których mówi Kasia, też mamy oczywiście opracowane na stronach WWF.pl, więc bardzo Państwa serdecznie do tego zapraszam. One często się też właśnie odnoszą do nauki o klimacie i wtedy oczywiście mówimy, że to źródło tam jest. I mówię o tym dlatego, że proszę sprawdzać po prostu źródła. To jest tak, że my powinniśmy być prowadzeni za rękę przez tych, którzy publikują. Jeżeli dajemy jakąś cyferkę, powinni nam mówić, skąd jest ta cyferka. Jeżeli dajemy jakąś opinię, która jest taką opinią, powiedzmy już wyciągającą daleko idące wnioski o jakimś stanie świata, stanie klimatu, też powinniśmy wiedzieć, czy to jest autorska opinia tej osoby, a wtedy znowu, kim jest ta osoba, żeby takie opinie wystawiać, albo skąd ta osoba tę opinię ma. I zobaczcie, jak często trudno jest znaleźć źródło informacji. I niestety tutaj znowu wrzucę kamyczek mediom, że ta szybkość czytania, to, że na przykład otwieramy dany portal i mamy super zaletę, bo tekst przeczytasz w minutę, tak? Czy tekst przeczytać w 2 minuty. Ona sprawia, że ta kompilacja informacji, ta kondensacja jest tak ogromna, że w końcu czasami wychodzą nam jakieś kompletne przekłamania, tak? A wszystko po to, żeby było szybciej, żeby było prościej i żeby, broń Boże, ktoś się nie zmęczył i nie wykonał jakiejś intelektualnej pracy. Jeszcze taki przyszedł mi do głowy też fajny argument a propos tych naukowców i nienaukowców, którzy się wypowiadali w mediach. Zobaczcie, mamy mity klimatyczne, czyli każdą bzdurę można obalić, ale potem siada ktoś, kto naprawdę się zna na klimacie, kto jest naukowcem, naukowczynią i ma przed sobą kogoś, kto stosuje technikę zwaną galopem Gisza. Czyli w bardzo szybkim tempie wypluwa z siebie argumenty, które są nieprawdziwe albo niesprawdzalne, albo tylko częściowo prawdziwe. I jak kończy,
to temu oponentowi zostaje już tak niewiele czasu, że nie jest w stanie tego obalić. Nawet gdyby miał dokładnie tyle samo czasu, co ten człowiek, których ich użył, nie jest w stanie tego obalić, bo często kontrargument wymaga więcej czasu niż ten prawdziwy argument. Więc efekt jest taki, że bardzo łatwo jest wprowadzić w mediach dezinformację. Trzeba być po prostu wyszczekanym. I takich ludzi na rynku jest dużo. Można ich rekrutować właśnie na przykład z branży sprzedażowej, tak? No i niestety to jest już trochę apel też do dziennikarzy, żeby potrafili zweryfikować pewne rzeczy, żeby ten galop gisza potrafili wyhamować. Czyli jest na przykład dobry redaktor bądź redaktorka w studiu telewizyjnym i mówi stop, poczekajmy na odpowiedź, tak? Jeżeli nie ma też właśnie tego przekaźnika bardzo profesjonalnego, czyli mediów, to też my jako odbiorcy jesteśmy troszkę bezsilni, bo nikt z nas nie jest w stanie się znać na wszystkim. Ten galop jest w ogóle też wspomniany również w tym filmie. Chyba ten sprzedawca o tym mówi, że tak zagaduje, a potem nawet pokazuje ten gest, a potem dopada swoją ofiarę i już w zasadzie jest fajny zestawiony do jego wypowiedzi z twarzą naukowca, który robi coraz większe oczy i w ogóle już nie wie, gdzie ma się podziać i co na to odpowiedzieć, bo to są takie bzdury i jakby jest tyle tego słowotoku, że już trudno się w tym poławać. Panie profesorze, pan chciał jeszcze coś dodać do tego. Tak, ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy, że nawet te źródła, które tutaj wymieniliśmy, to są źródła, które zagregowały informacje, czy nauka o klimacie, w którą wkładam dużo wysiłku, czy raporty IPCC bez inne, to już są źródła, że tak powiem, takie drugiego rzędu, tak? Więc pierwszą rzeczą jest selekcja tych podstawowych informacji, no to, co my się staramy robić w nauce o klimacie i to, co występuje w tych wszystkich raportach, to są odnośniki już do podstawowych źródeł naukowych, które można znowu w większości wypadków jednym kliknięciem myszki czy napisaniem krótkiej notki zweryfikować. Drugą rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to są właśnie te sprawy mediów, o których pani mówiła, minutkę czy dwie minutki na przeczytanie. Ja kiedyś prowadzę czasem ze studentami seminarium i na ogół mamy takie ćwiczenie na początek, jak oni uczą się prezentacji, że robimy takie ćwiczenie, że każdy szuka w mediach jakiejś informacji na temat ostatniego odkrycia, osiągnięcia naukowego i tak dalej, i potem spróbujemy wyśledzić, skąd się ta informacja w polskich mediach wzięła. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie jest podstawowe źródło informacji naukowych w polskich mediach. Ja aż po prostu nie mogę się doczekać. Brytyjskie, Daily Mirror czy coś innego. Te wszystkie informacje, które czytamy na tych popularnych portalach czy w innych informacjach, to są kalki ściągnięte i jeszcze źle przetłumaczone stamtąd. No i ze studentami mieliśmy ćwiczenie takie, że ponieważ oczywiście tam jest bardzo trudno dojść do tego, gdzie, co, jaka informacja się ukazała, bo jest napisane, chińscy naukowcy odkryli, że, tak? I teraz kompletnie nie wiadomo, o kogo chodzi, jaki uniwersytet, jaką grupę badawczą, czym oni się zajmowali i tak dalej, ale można wykonać akcję i dojść do że tak powiem, oryginalnego artykułu naukowego, czy nawet press release, no i ze studentami robiliśmy tego typu ćwiczenia. Wydaje mi się, że fajnie byłoby, gdyby je prowadzono także na studiach dziennikarskich. Ja to robię ze studentami fizyki. A propos tych informacji i sprawdzania ich dodatkowego, o to, o czym wszyscy mówiliście i o tym, żeby sprawdzać źródło albo kto to mówi i co za tymi osobami stoi. Tutaj ktoś przypomina, Dagmara przypomina tą akcję, która niedawno miała miejsce, ja też wczoraj ją chyba wrzucałam na swoje social media, o artykule prawdopodobnie sponsorowanym przez mięsne lobby w Polsce, który się pojawił w Gazecie Wyborczej. Generalnie opiniotwórcze medium, bardzo powiedziałabym legitne, dużo osób je czyta, mają też przecież dział poświęcony klimatowi i nagle czytamy o tym, co jest, że tak powiem, właśnie potwierdzone tytułem naukowym pani doktor habilitowanej, chyba się nazywała Wierzbicka. No i po czym oczywiście już wiedząc, idąc tą drogą, ludzie, którzy mi to przysłali, od razu
razu mi wysłali, kim jest ta pani. No i nagle się okazuje, że ma ileś tam badań na temat, na przykład o optymalizacji, nie wiem, produkcji wołowiny. I że opłaca ją, nie pamiętam jak się nazywa ten fundusz promocji mięsa, czy tam, nieważne. No i już mamy jakby wynik tego krótkiego śledztwa i wiemy, co, jak to mogło wyglądać. No ale jak, kurczę, słuchajcie, dla mnie to jest naprawdę mega wyzwanie, nawet dla mnie, która siedzi w tych tematach, czy pewnie dla was, jak w takim momencie, skoro nie czytam tabloida, to nie jest fakt, to nie jest drugi przykład też ciekawy, bo odezwała się na to medycyna stylu życia, która mi mówiła o tym, że ostatnio mieli dokładnie tą samą dyskusję z Gazetą Lekarską i był dokładnie o tym samym tytuł, czyli wchodzimy w środowisko totalnych specjalistów w temacie, również opiniotwórcze środowisko lekarzy i tam w Gazecie Lekarskiej piszemy o profitach ze spożycia czerwonego mięsa. Jak my, biedni odbiorcy, mamy się w tym odnaleźć? Piotr, chciałbyś coś powiedzieć na ten temat? No, ja tak chciałbym tylko zaznaczyć, że właśnie przemysłowa hodowla zwierząt i przemysłowe rolnictwo to jest jedno z takich właśnie dużych kłamstw takich środowiskowych. My tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak ogromną szkodę produkcja żywności ekosystemom ziemskim przysparza, bo jest to drugi najważniejszy czynnik, jeżeli chodzi o kryzys bioróżnorodności. Więc no, o tym się nie mówi, bo to są też tak ogromne pieniądze i Gazeta Wyborcza czy inne periodyki, które tak długo jak będą uzależnione od takiego systemu kapitalistycznego, czyli będą uzależnione od zarabiania pieniędzy, tak długo będą narażone na tego typu atrakcje, jak takie sponsorowane artykuły. Musimy wszyscy zadać sobie ten trud, żeby weryfikować informacje i najlepiej właśnie z kilku źródeł, tak? No, to jest jakby bardzo ważne w tym. Dobra, Kasia Guzek, a potem druga Kasia, żeby tak was tutaj pożonglować trochę. Tak, tylko ja chciałabym trochę przewrotnie odpowiedzieć na pytanie, jak my się mamy w tym wszystkim odnaleźć, skoro mamy taki, mamy z jednej strony ogromny napływ informacji, z drugiej strony powinniśmy weryfikować źródła, nie zawsze mamy na to czas, ale już wiemy, gdzie je weryfikować, bo o tym już trochę rozmawialiśmy. Ja chciałam powiedzieć, chciałam dodać tutaj jeszcze taką trochę inną perspektywę, bo jest jeszcze jedna grupa, która jest ważna, to nie grupa odbiorców, ale też twórców tego całego zamieszania, a mianowicie politycy i biznes, bo akurat ten film Kłamcy klimatyczni, on wyraźnie mówi o tym, dlaczego to się w ogóle wydarzyło, czyli chodziło tutaj o obronę interesów dużych biznesów, które swoje zyski czerpią ze względu na wydobycie i spalanie paliw kopalnych, a do tego, żeby ten biznes się kręcił, potrzebne są bardzo konkretne regulacje i te regulacje są w stanie zapewnić politycy i polityczki. I teraz my w tym filmie mogliśmy obserwować, jak to wyglądało na przestrzeni lat 80., 90., początek XXI wieku. Tam oczywiście są też fragmenty, które dotyczą takiej naszej teraźniejszości. Ale jak popatrzymy sobie na nasze podwórko tutaj w Polsce, to bardzo wyraźnie widać, jak dużo przestrzeni zabrało kłamstwo klimatyczne przez wiele, wiele lat. Biznes i politycy wmawiali nam, że to jest nasza odpowiedzialność, nasza, czyli tych tak naprawdę konsumentek i konsumentów, że to my musimy oszczędzać wodę, to my musimy zmniejszać swój ślad ekologiczny, to my musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, a biznes tak naprawdę robił sobie to, co robił przez wiele, wiele lat. I to oczywiście się już zmienia i to jest w ogóle super, że też zaczyna wybrzmiewać to, że teraz najbardziej odpowiedzialne
spółki, czyli akurat w przypadku Polski to są te spółki, które są odpowiedzialne za produkcję energii, przede wszystkim za spalanie paliw kopalnych, muszą wziąć tą odpowiedzialność i zmienić cały swój jakby system, w którym funkcjonują. Ja też nie chcę być źle zrozumiana, bo nasze pojedyncze wybory, wybory mnie, Kasi Guzek, też są ważne i ja też oczywiście staram się żyć w taki sposób, żeby ograniczać swój ślad ekologiczny, ale bez tej zmiany systemowej tak naprawdę nie uda się nam powstrzymać wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie nie większym niż 1,5 stopnia Celsjusza, o ile to w ogóle będzie możliwe już teraz. Mamy pewne wątpliwości co do tego. I wydaje mi się, że my jeszcze tutaj w Polsce dopiero odrabiamy tą lekcję, żeby mówić rządzącym, że to jest ich odpowiedzialność, zadbać o to, żeby nie ugotować tej planety, zadbać o to, żebyśmy mogli liczyć na bezpieczną przyszłość, również naszą, nie tylko tych przyszłych pokoleń, które też się pojawiały w przeszłości. Ta narracja była taka, zróbmy to dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, zróbmy to dla siebie, bo kryzys klimatyczny dotyka już nas i w przyszłości będzie nas dotykał jeszcze bardziej. Więc ja też tutaj chciałabym, żebyśmy troszkę wrócili też do tego podkreślenia, że to politycy decydują o tym, czy koncerny energetyczne, wydobywcze będą mogły dalej funkcjonować tak, jak funkcjonują, czy nie. I to im powinniśmy patrzeć na ręce również. Kasiu, szybciutko, bo jeszcze mamy jakieś 20 minut, ale mamy sporo pytań, więc podsumuj to jeszcze. Szybciutko się odniosę do kilku kwestii. Właśnie a propos polityczek, polityków, którzy niosą tezy biznesu czy interesy biznesu, to w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście to jest ogromny problem. Tam tutaj tej liczby proszę to ją potraktować szacunkowo, ale pamiętam, że na jednego senatora amerykańskiego kongresu przypada bodajże 20 lobbystów. I faktycznie to jest kraj, w którym do władzy dochodzą głównie ludzie bardzo uprzywilejowani, no i realizują interesy wielkiego lobby, no bo przecież no, nie ma czegoś takiego jak państwowa, nawet państwowe pieniądze dla partii politycznych, tak? Czyli po prostu trzeba zebrać pieniądze skądś, a jak się skądś je zbierze, to potem trzeba te interesy danego środowiska reprezentować. W Polsce to jeszcze trochę inaczej wygląda, ale u nas bardzo wiele osób, które są faktycznie lobbystami, po prostu nie są zarejestrowane jako lobbyści, więc my tak do końca nie wiemy, na czym stoimy. Podbiję też to, co Kasia mówiła a propos tej odpowiedzialności producentów. Zobaczcie, mamy teraz sytuację, w której jesteśmy u progu zrezygnowania z plastiku jednorazowego. Śmieci są coraz, odbiór jest coraz droższy, więc konsumenci płacą coraz więcej. W zeszłym roku bodajże o połowę te rachunki wzrosły, rok temu o 1/3. I cały czas słyszymy o tym, że ta odpowiedzialność jest na nas. Tak? Tak. I teraz te śmieci, które my produkujemy jako gospodarstwa domowe, to jest nawet nie 10% wszystkich śmieci produkowanych. Przede wszystkim śmieci produkuje wielki biznes i tutaj musi ta zmiana zajść. Druga rzecz jest taka, że te opłaty, które u nas wielki biznes wnosi, chociażby za produkcję plastiku, są niewspółmiernie niskie do tych, które wnosi biznes na przykład w Europie Zachodniej, gdzie jest rozszerzona odpowiedzialność producentów. Więc ja też, tak jak Kasia, będę bardzo mocno i też podkreślam to zawsze w mediach, że to nie wystarczy, że my się zmienimy. Musi się zmienić system i też my jako wyborcy musimy na to naciskać mocno. Niestety. Pan profesor chciał dodać jeszcze coś a propos weryfikacji danych. Tak, ja chciałem powiedzieć tylko bardzo szybko. W tym strasznym zalewie informacji oczywiście trudno jest zweryfikować różnego rodzaju dane, ale jeżeli już mówimy o działaniach różnego rodzaju proklimatycznych i innych, to zaczyna to być dużo łatwiejsze. Bo tak naprawdę wystarczy sobie postawić dwa podstawowe pytania. Czy dane działanie rzeczywiście doprowadzi do redukcji emisji i czy doprowadzi do wzrostu bądź przynajmniej braku utraty bioróżnorodności. No i teraz my zamiast tego stawiamy na różnego rodzaju zaklęcia, tak? Na przykład diesle, kasujemy diesle. Albo z gazu się przy spalaniu emituje mniej dwutlenku węgla, natomiast razem z wydobyciem skutek w efekcie cieplarnianym jest większy niż z węgla. Czyli zamiast, że tak powiem, patrzeć na bardzo szczegółowe rozwiązania, które bardzo często są tym greenwashingiem, bo jedna, druga, trzecia, czwarta firma proponuje swoje rozwiązania, po prostu stawiajmy to podstawowe pytanie. Czy to zmniejszy emisję i czy to
zwiększy bioróżnorodność. I teraz patrząc na odpowiedź w sprawie zmniejszenia emisji, trzeba spojrzeć na to całościowo, bo znowu jak ktoś powie, no dobrze, ja postawię elektrownię gazową, to będzie dwa razy mniej emisji dwutlenku węgla, tak? Albo węglową lepiej o większej sprawności, czy cokolwiek innego. No to w tym momencie, przepraszam bardzo, ale jak wybuduję, powiedzmy, w jakimś przedziwnym miejscu farmę fotowoltaiczną na czarnoziemiach, albo postawię wiatraki pośrodku Parku Narodowego, no to też jest działanie, które jest mocno kontrowersyjne. W związku z tym na pewno wszystkie działania, które są związane z oszczędnością, to są działania, które należy popierać, a wszystkie pozostałe trzeba weryfikować, zadając te konkretne pytania. To jest bardzo ciekawe, co Pan mówi o takim rzeczywiście bardzo specjalistycznym, ale też holistycznym podejściu do tej zmiany, jaka nas wszystkich czeka. Ja spróbuję, słuchajcie, skondensować pytania, które się pojawiają dosyć znacząco tutaj, bo ich jest dosyć sporo, ale spróbuję je połączyć w całość, bo tutaj się pojawił znowu to też, co Pan Profesor może już zaczął mówić o tych wiatrakach. Takie pytanie i argument a propos tego, że wiatraki są nieekologiczne, bo nie da się ich recyklingować, albo na przykład są zakopywane i zaśmiecają przez to środowisko. Drugie kolejne pytanie, jaką, czy widzicie Państwo rzeczywiście szansę na przejście od Kamila, od gospodarki nastawionej na ciągły wzrost i konsumpcję do gospodarki zrównoważonej? Pojawił się też komentarz, że podobno w Unii pracuje się obecnie nad modelem gospodarki bezwzrostowej, więc jeżeli ktoś tutaj z Was ma jakiś komentarz na to. I trzecie pytanie jest, pytanie bardziej taka refleksja o tym, że teraz zimą właśnie Piotr napisał, że ma wrażenie, że denializm klimatyczny się ma w Polsce bardzo dobrze, a może nawet coraz lepiej. I że słyszał ostatnio opinię jakiegoś dyrektora dosyć szacownej naukowej instytucji, chciałabym wiedzieć jakiej w takim razie, że naszym prawdziwym problemem jest niż demograficzny, a nie zmiany klimatu. Bardzo ciekawe. Także jeżeli chcecie ktoś chce się wypowiedzieć na tutaj te tematy, które rzuciłam, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to ja mam jakieś swoje jeszcze tutaj dużą ilość. To może ja prędziutko. Dobra. Każde nieemisyjne wytwarzanie energii jest lepsze niż, że tak powiem, spalanie w dużej mierze i wiatraki są znakomite pod wieloma względami. Natomiast nie ma sposobu wytwarzania energii, który byłby obojętny dla środowiska. I trzeba minimalizować wpływ. Najlepiej minimalizować wpływ, prowadząc do oszczędności energii. My cały czas mówimy, proszę zauważyć, nawet jeżeli mówimy o transformacji i tak dalej, to pierwszą rzeczą jest, jak co zrobić inaczej, a nie jak co zrobić, korzystając z mniejszej ilości energii i zasobów. I to jest, i stawiamy właśnie te pytania typu torebka plastikowa i sortowanie śmieci. No, nie rozumiem, dlaczego sortowanie śmieci jest problemem, nie są wszystkie elementy oznaczone, żeby one było dużo prościej. To jest kwestia znowu przerzucania odpowiedzialności na obywatela, który musi zobaczyć, co do czego wrzucić, a nie mieć i tam jasno napisane, co powinno być po prostu ustawowo jasne. A po drugie kwestia kosztów środowiskowych, które powinny być pobierane na samym początku. My sobie możemy mówić o tym, że tutaj jakąś firmę tym czy czymś bardziej obciążymy, natomiast przepraszam, stawiam płot wokół działki, utrudniam bioróżnorodność, płacę za to podatek. W momencie wyjechania paliwa kopalnego na powierzchnię jest to paliwo odpowiednio opodatkowane i potem jak ono nie zostanie zużyte, to ten koszt już zostanie od razu pobrane. Oczywiście ono wtedy będzie znacznie droższe, to może jednak kupimy samochód, który pali dużo mniej niż nie wiadomo ile na 100 kilometrów, albo zastanowimy się nad czymkolwiek innym. Więc my, patrząc na te wszystkie rozwiązania, które próbujemy wprowadzić, czy w tym europejskim Green Dealu, czy gdziekolwiek indziej, znowu koncentrujemy się na rozwiązaniach szczegółowych, tak, walczymy tam z jakimś jedną technologią typu diesel, prawda, zamiast postawić na normy emisji, które będą ograniczone z samochodów, kompletnie będąc agnostykiem technologicznym, bo nie wiadomo, może ktoś coś wymyśli dużo lepszego niż jest, prawda? Mm-hmm.
A może ktoś zrobi silnik diesla, który jest dużo czystszy i dużo wydajniejszy od innych silników. Są takie silniki. My koncentrujemy się na zadaniach zastępczych, nie na redukcji emisji i nie na wzroście bioróżnorodności, tylko na dyskusji, czy jedna technologia jest lepsza czy od drugiej, a nie daj Boże jeszcze próbujemy określić, że tak powiem, wartość ekonomiczną jednej czy drugiej technologii, nie biorąc pod uwagę, bo nie mamy żadnych narzędzi, jakie są koszty środowiskowe i koszty właśnie związane z emisjami dwutlenku węgla. I te porównania ekonomiczne też w tym momencie wychodzą tak. Kto lepiej eksternalizuje koszty, ten będzie tańszy. To prawda i cały czas jesteśmy w tym modelu właśnie tych krótkoterminowych zysków, a długoterminowych kosztów dla nas wszystkich, a krótkoterminowych zysków prywatnych, prawda? Więc i to akurat te naftowe firmy to pokazują najlepiej. Co ciekawe, ja też mam taką myśl dodatkową jeszcze, bo a propos tego, ile oni dzisiaj inwestują w zieloną energię, czyli mówią, że na przykład, że produkują tam, prezes ExxonMobil mówi, że oni produkują 4 miliardy litrów benzyny w 3 dni. To są dane z początku lat 2000, gdzie oczywiście niczego nie produkują. To jest dla mnie też ciekawy ten język. 3% od 0,5 Chevron do chyba 10 Total, a mniej więcej BP 3% przeznaczają na inwestycje w zieloną energię, a średnio 95% zysków nadal idzie na wydobycie ropy. Więc mówmy to taka nie emisyjną moja... energię, nie zieloną, przepraszam bardzo. Znaczy tak w filmie jest to nazwane, tak, zielona green energy. Tak, dokładnie. Dobra, nie emisyjną, to też jakby ja się w takim razie poprawiam. Kasia Karpaś-Fiderek chciała chyba dodać do tego coś, co mówił profesor, do energii, a potem Kasia Guzek o wzroście. Ja chciałam podbić to, co powiedział pan profesor, po prostu first comes first. Jaki mamy teraz problem? Naszym problemem jest to, że mamy zmianę klimatu, która prowadzi do bardzo ekstremalnych zjawisk powodowych, a może doprowadzić do katastrofy klimatycznej. Więc rzeczywiście po prostu teraz wszystkie ręce na pokład, żeby obniżyć emisję. No jakby grzechem z mojego punktu widzenia jest niekorzystanie z zasobów takich jak energia słoneczna czy wiatr, a korzystanie z paliw kopalnych, kiedy wiemy, jakie konsekwencje są właśnie używania tych paliw kopalnych. Znowu też mi się wydaje, że wchodzimy w szczegóły po to, żeby zdyskredytować jakby ideę naprawdę poważnej zmiany, której potrzebujemy. Tak? Będziemy się zastanawiać teraz nad tymi wiatrakami, czy one są ekologiczne, czy co z nimi zrobimy, tak? W jaki sposób je przetworzymy, czy będziemy w stanie je przetwarzać. Za chwilę ktoś pewnie taką technologię wymyśli, ale w tym momencie my musimy uciec spod noża i albo jesteśmy do tego gotowi, albo szukamy argumentów różnych, także naukowych, żeby po prostu tego nie robić. No my opracowaliśmy jako WWF raport o magazynowaniu energii, więc już na ten temat bardzo dużo wiemy, jak to robić. Teraz opracowujemy raport, jak jak w ogóle funkcjonować tylko ze źródeł odnawialnych w Polsce, jak ta gospodarka nasza miałaby się kręcić. No przede wszystkim ja uważam, że postawienie też na prosumenta to jest bardzo duża demokratyzacja energetyki. Teraz mamy wielkich monopolistów, którzy nam dyktują swoje warunki i nie do końca chcą tak naprawdę, żeby każdy z nas miał swój wiatraczek czy panel fotowoltaiczny i był niezależny, bo przecież ile pieniędzy my oddajemy nie tylko za tą infrastrukturę, którą nam się świadczy, ale ile pieniędzy też idzie do krewnych, znajomych, królika, dla tych wszystkich ludzi, którzy muszą być w spółkach Skarbu Państwa, tak? W momencie, kiedy będziemy na przykład niezależnie też sami produkować energię, też będziemy efektywniejsi, może suma summarum też to będzie dla nas tańsze, więc jakby z kilku powodów musimy to robić, ale ten najważniejszy jest taki, że my po prostu musimy ciąć emisję, a w Polsce to musimy to robić lawinowo, dlatego że jesteśmy no naprawdę bardzo zapóźnieni. O Boże, straszne to wszystko i bardzo trudne i znowu się czuję przytłoczona i mam wrażenie, że nasi słuchacze i słuchaczki mogą mieć, czy widzowie i widzki mogą mieć dokładnie to samo, bo mówimy o tym, żeby nie zwalać na nas pojedynczo, a jednocześnie jakby co dalej, co w związku z tym możemy zrobić, ale to zaraz do tego przejdę, a chciałabym jeszcze... Ale zobacz, Aniu, jak masz ten wyższy poziom ogólności, to my nie musimy się czuć przytłoczeni, tylko my musimy wymagać od polityków. Róbcie wszystko, żeby ciąć emisję, tak?
No, ale dobrze wiesz, jak to dzisiaj w Polsce wygląda. Otwieramy szampana raz na jakiś czas, świetnie przeszła piątka dla zwierząt, potem jednak nie przeszła. Teraz na szczęście przeszła ta ustawa offshore'owa, z czego się bardzo cieszę. Jedyna chyba jakaś jednogłośna rzecz. Bardzo mnie ciekawi też, dlaczego tak nagle jednogłośnie się wszyscy na to, do tego przychylili. Ale Kasia Guzek w takim razie z Greenpeace'u jeszcze a propos tego, jak w dzisiejszym świecie, jakby mówiąc o właśnie nieemisyjnej gospodarce i o mówieniu o zrównoważonym rozwoju, mając jednak cały czas na piedestale w ogóle tego bożka wiecznego wzrostu, czy to w ogóle jest możliwe, żeby przejść na bezwzrostową czy postwzrostową gospodarkę? Tak, są takie plany rzeczywiście. Ja chciałam się do tego odnieść, bo to było pytanie, jedno z pytań, i to jest takie bardzo dla mnie ciekawe pytanie i ono też świadczy o wysokiej już wysokim poziomie wiedzy osób, które nas oglądają. To jest w ogóle fantastyczne. I tutaj niestety muszę zmartwić osobę, która zadała to pytanie, ponieważ w Unii Europejskiej obecnie trwa oczywiście dyskusja, jest to jeden z priorytetów, trwa dyskusja nad Europejskim Zielonym Ładem. To jest właściwie taka wizja czy koncepcja, która już jest realizowana. To nie jest tak, że Komisja Europejska czy Parlament Europejski zastanawia się, czy w ogóle idziemy tą ścieżką, czy nie. Tylko już na tej ścieżce jesteśmy. Jako państwa członkowskie Unii Europejskiej mamy wyznaczony termin, w którym chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną i to jest 2050 rok. Ta wizja Europejskiego Zielonego Ładu trochę nam pokazuje, w jaki sposób moglibyśmy do tej neutralności klimatycznej dotrzeć. Ona oczywiście tam zawiera też szereg innych ważnych elementów. Natomiast to, co mnie niepokoi, to co też nas jako Greenpeace zaniepokoiło, jak czytaliśmy te dokumenty, ten dokument i dokumenty, które temu towarzyszą, to jest niestety to podkreślenie, że Europejski Zielony Ład ma pomóc w zrównoważonym wzroście gospodarczym Unii Europejskiej. I to jest to, co nas najbardziej niepokoi, dlatego że widzimy to, że wzrost gospodarczy bezpośrednio przyczynia się do tego, że pogłębia się kryzys klimatyczny. I to już właściwie można zacząć tą korelację wyciągać na światło dzienne i po prostu widzimy to, że takie dążenie do nieustającego wzrostu gospodarczego po prostu zabija życie na naszej planecie. Są pojedyncze kraje, na przykład Nowa Zelandia jest takim bardzo dobrym przykładem. Tam pani premier Nowej Zelandii w swoim budżecie i w ogóle planie na takim długoterminowym w ogóle nie używa w ogóle określenia PKB. To po prostu nie jest dla niej wskaźnik, wobec którego powinna ustawiać całą gospodarkę. Dla niej tym wskaźnikiem, który jest ważny, jest po prostu dobrobyt mieszkańców i mieszkanek Nowej Zelandii. I to jest taka koncepcja, którą my również staramy się promować i też o której bardzo dużo mówimy. Można sobie o tym też poczytać trochę więcej, wpisując hasło na przykład Zielona Polska, Zielone Państwo Dobrobytu, albo też inne publikacje, które mówią o postwzroście. Dlaczego już myślenie, takie odejście od tego kieratu wzrostu PKB będzie dla nas po prostu dobre. I to jest też coś, czego możemy wymagać właśnie od polityków. Mhm. Och Boże, to jest wszystko tak strasznie złożone, słuchajcie, że w zasadzie jak skończę z Wami rozmawiać, to myślę, że wrócę do i nauki o klimacie i o czytania więcej o greenwashingu w ogóle i myślę, że to jest w ogóle temat na bardzo, bardzo długą dyskusję. Pojawiają się pytania takie z kalibru grube, na przykład. Zobaczmy, czy Pan Profesor uda się Panu w dużym skrócie na to pytanie odpowiedzieć. Bo to jest coś, czego ja na przykład nigdy nie poruszałam w MUDzie i zawsze się tego tematu bardzo bałam. A propos energii, w takim razie, czy zielona energia, czy jaka to jest w ogóle zielona energia, czy energia jądrowa też jest zielona, czy rzeczywiście w Polsce jest aż takie zapotrzebowanie na energię, żebyśmy korzystali z energii jądrowej? To jest pewnie ten temat w ogóle o efektywności energetycznej i tego, czym też jest Green Deal. Czy chce Pan coś powiedzieć? Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że jest mnóstwo różnych źródeł energii, które nadają się do różnych zastosowań. Mhm. I teraz ja będę konsekwentnie mówił to, co mówiłem. Stawiamy na
redukcję zużycia energii na tą energię, którą pozyskujemy z minimalnymi kosztami środowiskowymi na jednostkę energii, tą, która nadaje się do odpowiednich działań. Tak, moim zdaniem energia jądrowa jest tą energią, której nie powinniśmy odrzucać i którą powinniśmy także stosować, popierając przy tym jak najbardziej szeroki rozwój energii odnawialnych, także wytwarzanych w mniejszej skali. Troszeczkę się boję pojęcia takiego zejścia z tym wytwarzaniem energii na poziom już zupełnie indywidualny, prosumeryzm tak, czy jakieś spółdzielnie energetyczne, ale to jest trochę przeciwne do zdobyczy cywilizacyjnych i do podziału pracy. Nie każdy sobie może zrobić wszystkie leki, nie każdy sobie może wyhodować całe jedzenie i nie każdy sobie może wyprodukować całą energię. I nasza cywilizacja działa dzięki temu, że my potrafimy wykorzystać to, co różni ludzie i różne grupy robią najlepiej. Pamiętajmy, że najlepiej będziemy wszystko robić, jeżeli zminimalizujemy odcisk środowiskowy i zostawimy odpowiednią ilość miejsca na Ziemi, naturze i nam wszystkim. I bądźmy agnostyczni technologicznie, natomiast bądźmy, że tak powiem, nastawieni na te efekty, które są dla nas najbardziej kluczowo ważne, bo inaczej naprawdę dotarliśmy do granic planetarnych i każdy błąd, że tak powiem, w propagowaniu rozwiązań, które oprócz tych podstawowych rzeczy mają zapewnić mnóstwo różnych innych dodatkowych korzyści, ale jeszcze ich nie potrafimy wdrożyć czy wprowadzić, to nas od tego może oddalić, tego rozwiązania, co może być niezwykle kosztowne. Piotr, ty się zgłaszałeś chwilkę temu, czy ty chcesz coś do tego dopowiedzieć, bo ja cię tutaj nie odpytałam. To znaczy ja chciałem tylko, może tak podsumowując, chociaż tu widzę, że dyskusja się rozwija, więc chciałem tylko powiedzieć, że nikt z nas, słuchaczek i słuchaczy, nie powinien po tej dyskusji czuć się w porządku. Powinniśmy wszyscy czuć się przytłoczeni. Ziemia jest w fatalnym stanie. Granice planetarne, o których wspominał pan profesor, są w czterech przypadkach przekroczone, czyli to jest kryzys bioróżnorodności, globalne ocieplenie, cykl azotowy i dziura ozonowa. No powiedzmy, że to jest jeszcze na tej granicy. Kryzys w przeciągu godziny naszej dyskusji z Ziemi zniknęło 17 gatunków. Takie są szacunki, 17 gatunków na godzinę znika z powierzchni Ziemi bezpowrotnie. Więc im częściej będziemy się źle z tego powodu czuli, tym lepiej dla nas, bo naprawdę czeka nas niewyobrażalne cierpienie, a Ziemia jest na niespotykaną skalę po prostu zdewastowana i musimy coś z tym zrobić. No dobrze, to słuchajcie, zróbmy tak, że ja bym chciała teraz na koniec jeszcze zadać takie domykające to pytanie, które też będzie podsumowaniem każdego i każdej z Was. No bo tak, to w takim razie ja mam w ogóle taki duży problem z tym, żeby dzisiaj mówić, że my jeszcze możemy coś powstrzymać. To znaczy, to jest taka nasza ludzka omnipotencja, że nam się ciągle wydaje, mogliśmy zepsuć, to teraz powstrzymamy. No dosyć mocno nam się te wszystkie procesy już wymknęły spod kontroli, więc jak ja słyszę powstrzymajmy, ratujmy, to trochę nie wiem jakby za co się zabrać, ale za chwilę sobie myślę, że jedyne co ja mogę uratować to chyba siebie, a planecie ewentualnie przedłużyć trochę datę ważności i swoimi tymi mikrodziałaniami. Bardzo dużo tutaj się pojawiało w tych waszych wypowiedziach o tym, że stawiajmy na poważnych, rozsądnych i mądrych polityków i polityczki, odpowiedzialnie głosujmy, sprawdzajmy te newsy i te wiadomości dwukrotnie albo nawet trzykrotnie. Pojawiło się dużo źródeł, co jest bardzo, bardzo, bardzo myślę, że ważne i fajne. No ale to w takim razie może jeszcze na koniec powiedzcie o jakichś takich, nie wiem, najgorszych greenwashingowych przypadkach z ostatniego czasu, żeby nasi widzowie i widzki mogli na przykład sobie to sprawdzić i na przykład widzieli też na co uważać, ale też na drugą nogę, że tak powiem, może o tym, co dobrego się w ostatnim czasie wydarzyło i co wam daje nadzieję,
na ten kolejny Zozi, tak zwany przez wielu nazywany ten nowy rok 2021. Czy on powie po prostu za pół roku, jak się spotkamy gdzieś, że w zasadzie powiedział do 2020, potrzymaj mi piwo, pokażę, co potrafię, czy jednak będzie ze względu na to, że na przykład aż 83, przepraszam, nie wiem ile to było dokładnie procent, ale podaje się szacunkowo i to są dane Ministerstwa, to mój kot, przepraszam, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że już 3/4 Polek i Polaków zdaje sobie sprawę ze zmian klimatycznych i wie, że ma to wpływ bezpośrednio na ich życie. Więc dobra, to już każdemu oddaję tutaj głos. Kto pierwszy chce zacząć? Kto się pierwszy zgłasza? To ja powiem, że też 6 na 10 Polaków ma problem z tym, czym jest smog, czym jest zmiana klimatu i myli te dwie kwestie i też tyle samo osób cały czas uważa, że nie jest przekonany, czy człowiek jest tym sprawcą katastrofy klimatycznej przyszłej, więc jakby rzeczywiście rośnie u nas zrozumienie samego, jakby zrozumienie tego, gdzie jesteśmy, ale to się dzieje bardzo powoli i jest no jeszcze dużo zamieszania w tym wszystkim. Jeśli chodzi o greenwash, pytałaś Aniu, takich greenwashy jest bardzo dużo. Ja nie chciałabym może wymieniać firm, ale powiem o takiej o idei. Na przykład jest coś takiego jak woda, która jest nam niezbędna do życia i która jest zasobem uznanym przez ONZ jako zasób, który jest prawem człowieka. Tak? Dla mnie prywatyzacja na przykład wody jest czymś strasznym i to dzieje się w wielu krajach. Na przykład takim stolicą Indonezji w Dżakarcie, tam jak zaczyna brakować wody, to trzeba kupować ją od jednego konkretnego, nawet trudno powiedzieć producenta, no bo przecież ten ktoś tej wody nie stworzył, on ją po prostu wydobył, potem ją zabutelkował w plastik i on rozwozi, tak? Czyli jakby sprywatyzował dobro powszechne. To jest jeden taki ogromny dla mnie greenwash. Druga rzecz na przykład to, że właśnie producenci nie składają się, nie podnoszą faktycznych kosztów za wprowadzanie śmieci czy chociażby plastikowych na rynek, a z drugiej strony robią kampanię, jak to ograniczają plastik u siebie, tak? Tylko że nie płacą dziesiątek milionów, a zapłacą milion i powiedzą, robimy to z własnej woli, tak? A z drugiej strony jakoś proces legislacyjny, który ich przymusi do tego, żeby faktycznie wzięli na siebie ciężar zdjęcia tego plastiku z rynku, znika, tak? Jakby coś się po drodze dzieje, nie wiem co, że po prostu nagle te przepisy, które powinny funkcjonować, nie funkcjonują i cały ciężar zbierają konsumenci. Więc to są dla mnie takie przykłady właśnie greenwashu, kiedy nie ma ustawy, czy nie ma prawa, które by zmuszały dużych producentów do tego, żeby na przykład nie niszczyli środowiska, a oni potem mogą stosować komunikaty PR-owe, które mówią, jacy to są ekologiczni, bo na przykład coś tam drobnego zrobili z własnej woli. W ogóle koszt środowiskowy to jest coś, czego my nie uwzględniamy w cenach produktów. Tak jest z mięsem, do którego trzeba wrócić, bo mięso w Polsce i w ogóle na świecie jest za tanie. Tam nie tylko się nie uwzględnia tego kosztu, które zwierzęta ponoszą, tak? W ogóle się jakby nie uwzględnia tego okrucieństwa, które my w przemysłowych hodowlach tym zwierzętom serwujemy, ale też tego zużycia wody, zniszczenia środowiska, zanieczyszczenia środowiska, emisji, tego w ogóle nie ma w cenie mięsa. W efekcie mięso kosztuje często mniej niż warzywa, co jest kompletnie absurdalne, tak? Więc to też trzeba szybko zrobić. No i wydaje mi się, że teraz mamy taki moment, kiedy jest takie okno do zmian i ono znowu się może zamknąć. Zobaczcie, James Hansen powiedział już w latach 80. o tym, że już jesteśmy spóźnieni, jeśli chodzi o walkę ze zmianą klimatu. Minęło od tamtego czasu 40 lat i może się za chwilę okazać, że my znowu zamkniemy to okienko i znowu nic nie zrobimy na tyle mocno, na ile powinniśmy. Więc będziemy, albo wykorzystamy ten moment chwili, albo go nie wykorzystamy. I ja chcę być dobrej myśli, ale nie zawsze mi się to udaje. Natomiast nie zrobią tego sami naukowcy czy same organizacje ekologiczne. Tu musi być bardzo duży nacisk też ze strony społeczeństwa. Dlatego mnie tak cieszą i marsze klimatyczne i to, że jak są marsze kobiet, to też często są, one wspierają też kwestie klimatu, mówiąc o tym, że na przykład częściej ofiarą zmiany klimatu na przykład jest kobieta nawet niż mężczyzna, więc to są też kwestie genderowe, kwestie płciowe. No jest szereg rzeczy, ale my nie możemy po prostu, nie mamy już tego komfortu jako społeczeństwo, żeby być obojętni i zajmiemy się swoim domem i tylko to nas będzie interesować. A niestety no, trochę tak jest, że ludzie chcą mówić tylko o tym, co jest miłe i przyjemne, tak? Wolą sobie odpalić Netflixa z miłym, fajnym serialem, niż pójść na marsz klimatyczny.
posłuchają piosenki o tym, że nic nie muszę i ja wszystko mam i siedzę sobie w domu, tak? No i czułem się z tym dobrze, tylko w którymś momencie też ten kryzys klimatyczny i wiele innych zapuka do nas i tego się obawiam. Znaczy ja myślę, że on już puka, w zasadzie już tu jest, tak. Dlatego ja w ogóle lubię mówić o adaptacji i o tym, jak się do tego adaptować. Ja myślę, że my już się w wielu, wielu kwestiach zaadaptowaliśmy do tych zmian. Zobaczcie, no jakby to jednak ma wpływ na życie każdego z nas i każdej z nas. Nie mówię już o krajach globalnego południa, które nie wiem, nie mają wody, jedzenia i tak dalej. Bardzo mi się też w tym filmie to nie podobało. Znaczy nie podobało, to jest takie oczywiście nasz punkt widzenia, powiedzmy zachodni czy ten taki trochę kolonialny, na zasadzie mówiliście o tym, że skończy się woda, zmieni się klimat, nic się nie zmieniło. No zmieniło się, tylko nie w twoim kraju, więc jakby ciężko jest ci po prostu wyjrzeć poza ten płot, prawda? Dobra, kto teraz jeszcze? Kasia Guzek w takim razie. Tak, ja bardzo krótko i konkretnie, bo pytałaś o greenwashing. No takim przykładem dla mnie ewidentnym firmy, która uprawia notoryczny greenwashing, to jest duży koncern energetyczny polski, firma PGE, która właściwie produkuje, jest największym producentem energii w Polsce, to jest spółka Skarbu Państwa, nie ponosi konsekwencji tego, że jest ogromnym emitentem gazów cieplarnianych, nie ponosi konsekwencji tego, że doszło, że jest odpowiedzialna też za zniszczenie dużych obszarów, bo jest też właścicielem kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. A jednocześnie bardzo lubi promować się i mówić, jaką to jest świetną zieloną firmą, która myśli perspektywicznie i będzie inwestować w odnawialne źródła energii. Do tej pory w skali roku firma PGE inwestowała mniej więcej 1,5% swoich zasobów czy też swoich inwestycji przeznaczała na odnawialne źródła energii. Więc to dla mnie jest taki bardzo ewidentny greenwashing. Jeżeli szukamy konkretnych przykładów, to jest konkretny przykład. Ale pytałaś też o to, co nam daje nadzieję na ten 2021 rok. Mi na 2021 rok, ale też później, dały nadzieję dwa wydarzenia. Czyli jedno to jest to, że Chiny zadeklarowały, że chcą uzyskać neutralność klimatyczną do 2060 roku. Super by było, gdyby się im to udało szybciej, natomiast już ta deklaracja jest takim bardzo ważnym punktem właściwie zwrotnym w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych. Chiny są największym emitentem gazów cieplarnianych, więc to jest ogromny krok w takim pójściu do przodu. Drugim wydarzeniem, również politycznym i takim bardzo świeżym, jest to, że Joe Biden podpisał dokument, który przywraca Amerykę porozumieniu paryskiemu, albo porozumienie paryskie przywraca Ameryce Stanom Zjednoczonym. Przepraszam za to przejęzyczenie. Więc to, że Stany Zjednoczone będą znowu w porozumieniu paryskim, to jest drugi z kolei emitent gazów cieplarnianych w skali świata, też jakoś daje mi nadzieję. To nie jest optymizm, to nie jest jakaś taka euforia czy naiwność z mojej strony, ale to daje mi nadzieję na to, że być może międzynarodowe negocjacje klimatyczne rzeczywiście ruszą do przodu. Mhm. Panie profesorze, widzę, że pan się tu włączył. Ja jestem trochę bardziej pesymistyczny, to znaczy te wszystkie punkty są bardzo dobre, natomiast ja jestem pesymistyczno-optymistyczny w tym sensie, że zaczynamy widzieć pierwsze kryzysy związane z utratą bioróżnorodności COVID, który mamy w tej chwili i tak dalej. I my myślimy, więc greenwashingiem jest po pierwsze powrót do normalności, greenwashingiem jest no właśnie ten zrównoważony wzrost, który występuje tak naprawdę we wszystkich także negocjacjach politycznych i innych. I nadzieję właśnie daje ten COVID z tego powodu, że no trochę sobie z tym radzimy, trochę sobie z tym nie radzimy, będą występowały następne kryzysy. On daje nam jakieś przygotowanie i rzeczywiście zaczynamy na własnej skórze czuć, że nie jesteśmy niezniszczalni. Mhm. I on nam jeszcze da mocno do wiwatu, tak? Za każdym razem mamy taką nadzieję, tutaj tak, tu się skończyło, tam lato było, teraz szczepionka załatwi sprawę i COVID i parę innych rzeczy da nam mocno do wiwatu i może zaczniemy, że tak powiem, troszkę lepiej
i troszkę głębiej myśleć o przyczynach tego wszystkiego, bo już nie będzie tak, jak było. Tak, że nie ma powrotu do tego nie świata sprzed. Nie ma powrotu do tego, co było. I greenwashing to jest myślenie, że to, co było, wróci. To nie wróci. Bardzo mocno myślę, że COVID i to, co się wydarzyło, w ogóle każdemu przewartościował życie i jakieś takie priorytety, i też myślę, że to jest bardzo ważne. Jedno to, co pan powiedział, że pokazało nam to, że to, nie jesteśmy niezniszczalni, ale pokazało nam to, ja miałam taką mega satysfakcję, jak widziałam, że po luzowaniu trochę tej sytuacji po tym pierwszym lockdownie było więcej ludzi w parkach niż w centrach handlowych i miałam naprawdę, moje serce radowało się absolutnie, ale wiadomo, że też oczywiście COVID to jest mnóstwo tragedii najróżniejszych i też finansowych i branż różnych, które po prostu z dnia na dzień przestały istnieć i trzeba to też brać pod uwagę. Natomiast rzeczywiście też ten drugi, jakby to był ten pierwszy lockdown, to był taki slap w jeden policzek, a teraz w drugi, żebyśmy dobrze zapamiętali to jeszcze, i dlatego do tej pory siedzimy w domach. Jakby ktoś nam rok temu powiedział, że będziemy ponad rok siedzieć w domu, to byśmy się grubo popukali w głowę, ale były też takie przewidywania. Więc tak, COVID rzeczywiście jest tutaj jakimś takim, myślę, że paradoksalnie zbawieniem, takim szczęściem w nieszczęściu. Piotr, jak lepsze kilka mniejszych kryzysów, na których się nauczymy cokolwiek robić, niż że tak powiem, zostawianie tego na przyszłość i czekanie na mega wszechkryzys. To jest taka wskazówka i ostatnie ostrzeżenie. Piotr, co ty byś powiedział? Tak, no ja, jeżeli chodzi o pandemię COVID, to ma takie jedno pozytywne przesłanie i ja na tym opieram swój optymizm dotyczący walki z kryzysem klimatycznym, to, że jeżeli cała społeczność naukowa skupiła się na jednym celu, czyli wynalezieniu szczepionki, to załatwiliśmy tę sprawę. I tak samo było w przypadku na przykład dziury ozonowej i ograniczenia freonów. Jeżeli ludzkość skupi się na walce, to jesteśmy w stanie to osiągnąć. Jesteśmy gatunkiem, który 65 lat po wynalezieniu samolotu stanął na Księżycu. Także jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy i tylko na tym, na nauce, na metodzie naukowej opieram swój optymizm, choć podobnie jak pan profesor jestem pesymistą. Okej, okay. To ja jednak spróbuję jakoś optymistycznie. Czy ja jestem optymistą? Uważam, że te mniejsze kryzysy w sumie jednak mają szansę nas uratować, żeby to nie było tak. Pan profesor Malinowski, największy optymista wśród pesymistów, może tak. Ja chcę tylko powiedzieć, słuchajcie, że absolutnie, nie wiem, przychylam się w zasadzie do wszystkiego, co wy powiedzieliście po trosze i trudno mi się z tym nie zgodzić. W Moodzie ostatnio, w moim podcaście ostatnio Marta Karwacka wypowiedziała takie bardzo ładne słowa i one mi cały czas gdzieś z tyłu towarzyszą. To znaczy, żeby pamiętać o tym, że wszyscy mamy wpływ, ale nie wszyscy mamy taką samą odpowiedzialność. I to o tych wszystkich wielkich emitentach i wielkich firmach, które po prostu, za którymi stoją konkretni ludzie i których bardzo łatwo byłoby pociągnąć do odpowiedzialności, jeżeli oczywiście będzie taka wola polityczna tutaj potrzebna. Więc no i oczywiście gdzieś tam jest moja wątpliwość, czy my mamy, jak dużo mamy na to czasu i czy my mamy jeszcze czas, jeżeli zmarnowaliśmy go już tyle, ale z drugiej strony z tych wszystkich waszych wypowiedzi tak pobrzmiewa, że jednak ta siła w naszej jedności i w tym naszym wspólnym nacisku, i ja cały czas w to wierzę, i zarówno w protestach, jak i które jakby pod organizacje takie jak Greenpeace, czy WWF, czy wiele, wiele innych pojedynczych, czy właśnie Śląski Ruch Klimatyczny, gdzieś tam podkręcają i mają większą też siłę przebicia razem z nami. I odwoływać się jak najwięcej do tych źródeł, do tych ważnych źródeł, jak na przykład nauka o klimacie, ale myślę, że i raportu WWF-u i Greenpeace'u jest naprawdę tyle, że można ten double check tak zwany zawsze zrobić, ale są już dzisiaj też specjalne strony do tego, żeby sprawdzać fake newsy, więc ja też do tego zachęcam. No i bardzo, bardzo dziękuję dzisiaj wszystkim moim gościom i gościniom. Mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Przedłużyło nam się to aż o 20 minut, więc już się chyba żegnamy. No i po prostu róbmy tyle, ile możemy na tą swoją małą skalę i naciskajmy też tam, gdzie możemy naciskać, tak żeby to miało
większy jednak impact. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo dziękuję. I dziękuję wszystkim, którzy poświęcili tą ponad godzinę, żeby nas posłuchać. I zobaczcie sobie ten film, bo naprawdę warto. To jest 50 parę minut, a bardzo dużo wyjaśnia. Myślę, że na tej podstawie też można sobie weryfikować działania innych branż, które działają bardzo podobnie. Znaczy ten przepis na ściemę klimatyczną jest bardzo podobny i może to też jest pocieszające, że trochę łatwiej to zdemaskować i zobaczyć i już wiemy, gdzie szukać tych informacji. Dziękuję bardzo.